Rozmowy z widokiem na ratusz. W każdą środę po 10 w Radiu Kałobrzeg. Ponownie ostatnie 11 minut audycji. Konkluzje końcowe. Zastanawiamy się tutaj, jak wyjść z tego klinczu, jak zrobić, żeby Kołobrzeg nie płacił odszkodowań spółce. O odpowiedzialności politycznej nie będziemy teraz mówić, bo wyborcy mają świadomość i niech sobie sami to rozstrzygną w swoich sumieniach. Jacek Woźniak. No ale wbrew pozorom odpowiedzialność moralna czy polityczna w tym przypadku zachodzi, ponieważ myśmy zwrócili uwagę na jeszcze jedną ważną rzecz, o której się mało mówiło, że zarówno przy podpisaniu tej umowy, jak i dwóch aneksów, tam są dwa aneksy podpisane, pod względem formalno-prawnym nie było żadnych zastrzeżeń. Są opinie prawne do tego, które to potwierdzały. Jest jedna nawet mówiąca o tym, że podpisanie aneksu numer dwa jest działaniem w interesie spółki. Niekoniecznie w interesie innych stron tego konfliktu, ale tamta opinia potwierdza, że jest to w interesie spółki. Więc tutaj, jeżeli chodzi o jakąś odpowiedzialność karną w stosunku do osób, które podejmowały decyzję, no to trudno o tym mówić. Mnie z kolei dziwi inna rzecz, ponieważ w toku badania tych dokumentów nie odnalazłem i nie odnaleźliśmy stanowisk organów spółki, to znaczy rady nadzorczej w tej sprawie. A jakby nie patrzeć, ujawniamy to w protokole, jest to przedsięwzięcie o dużej skali, które miało być powiązane z oczyszczalnią ścieków, z kompostownią, gromadzeniem odpadów organicznych, więc jest to, skala tego naprawdę jest duża, nie? A zgodnie z dokumentami wewnątrzspółkowymi tego typu plany musi opiniować Rada Nadzorcza. To powinno przechodzić przez organy spółki. Samo zawiązanie tej umowy wystarczyło podpis prezesa zarządu spółki. Tam jest w Radzie Nadzorczej, czy patrzyłeś też na to? Ja nie wiem, kto jest w tej chwili, bo wiem, że jakieś tam zmiany miały być, ale kiedyś był tam pan Jan Śleszyński, dwóch pracowników spółki, pani Żłobińska, mi się tam takie nazwisko rzuciło w oczy, nie pamiętam. No, też nie mówi się o odpowiedzialności tego zarządu w ogóle. No, ale to trudno mówić o odpowiedzialności spółki. Spółka jest, ma działalność gospodarczą, ona musi działać na zysk, a nie na szkody. Na zysk. Właśnie tu jest problem, bo tak, oczywiście. Pan Krzysztof znalazł tutaj taką furtkę. Proszę posłuchać. Przy lokalizacji biogazowni, tam przebiega linia energetyczna, jest oczyszczalnia ścieków pod nosem, to jest idealne miejsce na lokalizację biogazowni. Idealne z punktu widzenia firmy Agroelektrogaz. Chodzi o koszty. I teraz, jeżeli była możliwość wypowiedzenia tej umowy, bo taka możliwość była, gdyby pan Jakubasik nie podpisał aneksu, z końcem września wszystko upadało, wystąpiłby oficjalnie z informacją, że ma taką lokalizację, wiele firm z Polski zapłaciłoby krocie więcej za dzierżawę tego terenu, niż dostało od Agroelektrogazu. Po prostu nie było konkurencji. I według mnie to jest działanie na szkodę spółki Zieleni Miejskiej, bo to byłyby dużo większe pieniądze. Ale tutaj jest pomysł, jak... Jest, ale słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz i bardzo ważna. A mianowicie, jak się przejrzy dokumenty w powiecie na przykład dotyczące programu ochrony środowiska, to tam tego typu przedsięwzięcia są zapisane. Więc pod względem działań systemowych, programowych też nie można niczego tutaj zarzucić. Aczkolwiek ja rozumiem, że ludzie typu pan Krzysztof czy mieszkańcy Radzikowa mogą mieć wątpliwości. W tej chwili no, prezydent miasta niestety musi połknąć tę żabę, musi zająć jakieś konkretne stanowisko w tej sprawie. Z tego, co się orientuje, z pewnością wystąpi do prezesa zarządu Miejskiego Zakładu Zieleni Druki Ochrony Środowiska, żeby zajął stanowisko w tej sprawie. Według mnie pomysł zorganizowania coś w rodzaju zielonego stolika, o którym się już mówiło, w którym będzie przeprowadzona dyskusja na temat przyszłości tego terenu, jest pomysłem interesującym. Panie pośle, może dla pana będzie to gadu-gadu. Ja wychodzę z takiego założenia, że każda rozmowa wynosi pewne pozytywy. Panie radny, oczywiście, że każda rozmowa wynosi pewne pozytywy. Teraz to jest gadu-gadu, dlatego że teraz są już konkretne zarzuty, konkretna już sprawa. Teraz musi rzeczywiście ustosunkować się tego prezydent miasta i przedstawić odpowiednie stosowne dokumenty. Jeśli taki dokument im przedstawi, to już sprawa jest dość poważna, no właśnie natury takiej, że trzeba inne organy czy inne instytucje zawiadamiać, dlatego że to już te gadu-gadu było. Ale to, że zielony stolik powinien być w Kołobrzegu, to oczywiście, bo dlatego, że mamy wszędzie. Po kolei, gdzie rozejrzymy się, to wszędzie mamy tutaj biogazownię, tam mamy ekopark, który był degradowany, albo była katastrofa, tu mamy bastion koło Borowiny i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście, ale to już po prostu jako globalne, jako kompleksowe zajęcie działań w kierunku
ochrony środowiska. I to jest prawda. Natomiast w tej sytuacji to już trzeba działać już konkretnie. W mojej opinii firma, która tam realizuje to swoje przedsięwzięcie, z pewnością się z tego nie wycofa, bo zaangażowali w to duże środki. Z dokumentów, które przedstawili, wynika, ile płacili czynszu dzierżawnego i nie chce mi się... nie tyle będą chcieli odzyskać, co będą chcieli doprowadzić to do końca. Ale wydaje mi się, zachowam to na razie dla siebie, że prezydent miasta ma instrumenty, które może mogą spowodować pewne negocjacje na etapie realizacyjnym. Pan Krzysztof, to myślisz o tym, co pan Krzysztof o tym raporcie? Nie myślę o tym raporcie, myślę o zupełnie innych instrumentach. Jak przyjdzie czas do takiej debaty przy zielonym stole, to powiem, co mam na myśli. A pan Krzysztof ma jeszcze jedną furtkę, którą można byłoby ewentualnie wykorzystać, tak? To jest raport środowiskowy. To znaczy tak, w Szczecinie jak byliśmy u dyrektora Adamskiego, on przejrzał to, co mamy i powiedział, że mamy szansę podważyć raport środowiskowy firmy Chemus, bo jest wiele błędów i gdyby to nam się udało, no to wtedy automatycznie następne decyzje wydawane przez RDOŚ, bo z RDOŚ-iem też rozmawiałem i to 2 dni temu, mam do nich jechać i przedstawić nasze argumenty. Oni też by musieli wycofać swoje opracowania, na podstawie których wójt wydawał już decyzję. Tak, ale spółka wtedy z kogo będzie skarżyła? Nie, według pana Adamskiego, gdyby firma Chemus działała na polecenie wójta i robiła opracowania, to byłaby inna sytuacja. Oni to robili po prostu na zlecenie inwestora. I jeżeli wyszłoby, że robili to bardzo niesolidnie, to wtedy są jakieś szanse wyjścia z sytuacji. Czyli wynika z tego, że trzeba się spotkać przy zielonym stole i to jak najszybciej, żeby podpowiedzieć też urzędnikom te rozwiązania, bo w innym przypadku, bez względu na efekt polityczny, kto na tym straci, to stracimy my finansowo. Oficjalne wiadomości, informacje oficjalne, to nie może musimy być tak. Musimy odczekać na prezydenta. Właśnie, dlatego musimy zobaczyć, jakie stanowisko będzie prezydenta, co przedstawi, jakie dokumenty i wtedy rzeczywiście można dyskutować, ale już na konkretnych dokumentach, bo cały czas jesteśmy w sferze właśnie pewnych działań, pewnych komisji, raportu, ale to nie jest raport o takim skutkach, że możemy już na przykład na podstawie tego raportu powiadamiać tak. My jako komisja rewizyjna mogliśmy wydać opinię. Ja muszę powiedzieć o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Zarówno zapisy tej umowy, jak i niektóre zapisy kodeksu cywilnego, ja tu widzę pewne zagrożenie, dlatego o tym mówię. Mówią o tym, że wydzierżawiający, czyli spółka komunalna, nie może prowadzić działalności, które by utrudniały inwestorowi jego przedsięwzięcie, ponieważ naraża, i to jest zapisane bardzo wyraźnie w umowie, naraża wydzierżawiającego na odszkodowawcze wszelkie te sankcje. W grę wchodzą gigantyczne pieniądze, no szkoda mi mówić. Mam taką konkluzję na koniec, ostatnie 1,5 minuty, to mi powiecie tylko, czy jest coś na rzeczy, czy nie. Pamiętam, jak w jednej kampanii wyborczej właśnie na zasadzie takich niedomówień prawnych został oddany w dzierżawę Adabar i pan uzyskał jeszcze poważne odszkodowania, a prezydent, który wtedy był przy władzy, akurat jak mógł coś zerwać i zrobić, to poszedł na urlop. I trochę mi to przypomina sytuację, w której wszyscy mówimy bardzo głośno o tym, że to jest skandal, ale sprawy się posuwają do przodu. Sed lex, twarde prawo, ale prawo i będzie tak zastosowane tutaj. Bez względu na to, co kto mówi, jakie będą dokumenty, takie będzie zastosowane prawo. No tak mi się wydaje, że tutaj jest sprawa trochę przegrana. A mieszkaniec na tym cierpi. Chociaż paradoksalnie poparli pana prezydenta Gromka na Radzikowie, także. Są przeciwko biogazowni, pewnie nie poszli na wybory i to tak już. Ale jeszcze jedno chcę powiedzieć a propos biogazowni, bo pan Szwarc i kojarzy tą biogazownię z biogazownią na Pomorzanach w Szczecinie. Ja tam byłem, rozmawiałem z panią Domaracką, która tym się zajmuje, jasno i wyraźnie powiedziała, to jest całkiem inna bajka. Jeżeli mielibyśmy gdzieś jechać i sprawdzać, jak to ma działać, to musielibyśmy jechać do Liszkowa. A weźmy pod uwagę, gdyby ta biogazownia działała tylko na komponentach z naszej oczyszczalni ścieków, to niewykluczone, że ona by była nawet super, nie byłoby żadnych odorów, bo tak jest w Szczecinie, ale tu jest co innego. Panie Krzysztofie, jak jechać to w sposób niezapowiedziany i w sposób taki znienacka, to dopiero... Można jechać w zapowiedziany, bo nie tylko się spotkamy wtedy w biogazowni, ale również z okolicznymi mieszkańcami. I przepytamy, jak to wygląda. A po drugie, z tego, co wiemy, tam nie ma możliwości, żeby tego smrodu nie było. Chyba, żeby przestali. Kończymy audycję. Dziękuję serdecznie za obecność, za wypowiedziane opinie. Czekamy na oficjalną odpowiedź prezydenta miasta na raport Woźniaka.
Nie, no tak. Protokół komisji rewizyjnej przyjęty jednogłośnie, czyli cały składem komisji. To mieszkańcy określili to raportem Woźniaka. Więc... Proszę mi wierzyć, to była bardzo obiektywna ocena tego, co nam udostępniono, wszystkich tych dokumentów. I to jest tylko opinia. Prezydent, tylko opinię mogliśmy wydać. Prezydent może to uwzględnić bądź nie. Opinia Woźniaka. Nie no, jest obiegowe powiedzenie, raport Woźniaka. Czekamy na odpowiedź, co się będzie działo. Życzymy Państwu zwarcia szyków. Przypominam, że lansujemy cały czas wizję taką. Jest autorem tej wizji Radio Kołobrzeg. Trzech posłów z Kołobrzegu. Hoc, Hok, Woźniak. Bardzo tego panom życzę. Trzymamy kciuki. Gościem audycji był też, proszę? Alfabetycznie nawet powiedziałeś, tak? Alfabetycznie. Udało się. Ale to jest podwójna siła rażenia. Hok, hoc, hoc, hoc. Hoc, hoc, hoc. Hoc, hoc, hoc. No, jest podwójna siła. Dwa nazwiska? Jeszcze jak proszę, elektorat pomyli. Proszę mnie nie mylić. No to jest elektorat myli. Nie, panowie w innej branży działają. Dziękuję wam serdecznie, dziękuję wam za dobre poczucie humoru, za dobre opinie i mam nadzieję, że nikogo nie uraziliśmy i że wyciągniecie państwo, samorządowcy, wnioski pozytywne z tej audycji. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia za tydzień i do zobaczenia w internecie. Słuchajcie Radia Kołobrzeg i oglądajcie na Facebooku, będzie zamieszczony film. Tak, działa, cały czas działa. Dziękuję bardzo. Rozmowy z widokiem na ratusz. W każdą środę po 10:00 w Radiu Kołobrzeg.